Był najsłynniejszym poetą Powstania Warszawskiego, Krzysztof Kamil Baczyński, bo o nim mowa cieszy się niezwykłą popularnością. Polscy artyści składają hołd poecie w multimedialnym projekcie Ptaki Powrotne. Skrzyżowanie Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. W tle budynek Pasty. Ludzie się spieszą. Warszawa, w której żył. To jesteś ty, któryś nienawiść drżącą poczuł. Jestem starszy, tym inaczej to rozumiem. Tym bardziej większy hołd chciałbym oddać Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, bo pierwszy raz zainteresowałem się jego poezją, jak byłem w jego wieku. Poszukiwanie własnego miejsca na świecie, zmagania z własną tożsamością i uczuciami to tematy bliskie Baczyńskiemu. Poeta młodych, mówiący wyjątkowo o uczuciach, nie jest łatwy w interpretacji. Z lekkim strachem, lękiem dotknęłam tej poezji, bałam się właśnie, czy podołam interpretacyjnie, czy wejdę w ten klimat. Autorzy Ptaków Powrotnych oddają atmosferę czasu, w którym tkwiło szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi, choć unikają martyrologii. I na koniec...